No, to nie będzie zwykły mecz, to będzie mecz Farmacji Tarchomin, a Farmacja dzisiaj zagra z... Czy to istotne, z kim gra? Futbol jest piękny bez przeciwników. Bardzo przepraszamy, ale chyba nie wyrobimy się na pierwszy gwizdek. Zrobią z człowieka Manela, a potem to oglądają ludzie. No już jesteśmy. No, widzę, że tu więcej ekspertów się zeszło. Jak forma? Za chuj, dobrze. A 1-0 jest podobno. Na kogo? Aj właśnie, dla kogo jest 1-0? Farmacja się okazało gra z Wisłą. Ej, to jest Wisła Jabłonna, tak? Tak. I Wisła Jabłonna prowadzi 1-0. No dobra, skoncentrujmy się przez chwilę na meczu. W niebieskich jest Farmacja, a w niebieskich Wisła, tak? O, uwaga, akcja. O, ja pierdolę. O kurwa! Dzięki za info, kurde. Straj tafę musisz kupić? Przecinki na ścianie do tej pory stawiał, co ty chcesz, kurde. Nie ma miejsca w kiblu na ścianie. Byłeś u ambasadora w kiblu kiedyś? A gdzie ma? Ja raz u pana ambasadora byłem i nie polecam toalety, kurde. Bałem, że mnie zaatakuje, kurde. Właśnie o to chodzi. Kurwa, żeby nikt nie przyłaził. Ale dobrze ta Farmacja gra, naprawdę. Ta Farmacja gra dobrze, jak zawsze. Ile ma punktów? Tak samo jak moja dziewczyna, 4-10. To mnie umówi. Akcja jakaś, ja pierdolę. Ale Farmacja ma dobrą defensywę. No, no, no kurwa. Czy jest 0-3, tak? Tacy słabi są? A skąd? Gdzie oni są słabi? Kto ci powiedział, że oni są słabi? Słaba to jest kurwa kasza bez sosu, a nie Farmacja. Wiesz, oni dobrze grają. Żeby nie te trzy błędy, to by było 0-0. No. No i kontra. Jest to zawsze się na kontrę. Oni kontrują przy 0-5. Ty weź tylko ten, nie montuj nic, żeby ten, moja mama nie widziała, kurwa, na wyżu ona oglądać. Nie zobaczy takiego najebanego o 14. Tu. A to o, przerwa! Jest przerwa. No. I co? Panie Adrianie, co można robić w przerwie? Ty, ale w ogóle nagrywasz jakoś od dupy strony. Anal Attraction. Anal Attraction. Przepraszam bardzo, to nagranie jest z telefonu, bo... Pan reżyser zapomniał sprzętu, karty do aparatu. Ale aparat masz? Aparat mam, ale zapomniałem karty. Dajesz taka... jak Boniek do PZPN-u. Akurat Boniek spoko. A właśnie nie. Wiedział, tak? Że z kobietami o piłce nożnej można tylko pogadać o garach sobie. No i dobrze powiedział. No jak druga połowa? Tak. Przynajmniej tego nie ma, kurwa, zjeba, kurwa, ambasadory. Ej, no na meczu miałeś być, co z tym meczem? No nic, grałem. A jak ta druga połowa? Co? Tak samo dobra.